Za moimi plecami znajduje się były skład amunicji działający jako rezerwat przyrody Brachterwald. Wspominałem o nim kiedyś w moich vlogach. Tutaj właśnie żyją równolegle różne gatunki zwierząt, zarówno dzikich, jak i domowych. Wszystkie z nich pełnią ważną rolę w ekosystemie tego miejsca. Największą uwagę przyciąga stado półdziko żyjących koni, znany mi jako konie Przewalskiego. Najstarsze dowody istnienia dzikich koni datuje się na około 20 tysięcy lat temu. Wskazują na to naskalne rysunki w jaskiniach Włoch, Francji i Hiszpanii. I mimo to, że okres zlodowacenia był dla dzikich koni trudnym czasem, to do praktycznie całkowitego wyginięcia przyczynił się człowiek. A zaczęło się to w XII wieku, podczas panowania Chingis Hana. To wtedy w okresie podbojów mongolskich urządzano polowania na dzikie konie, głównie żeby zaspokoić głód i pozyskać skóry. W późniejszych czasach stały się nie lada igraszką dla myśliwych, ze względu na swoją płochliwą naturę. Na przykład w XVIII wieku imperator Mandżurii zorganizował polowanie, w którym to udział brało około 3000 naganiaczy i myśliwych. Tylko podczas jednego polowania zabito około 300 koni. W 1969 roku na terenach mongolskich nie można było już spotkać dziko żyjących koni Przewalskiego. Drugą wojnę światową przeżyło jedynie 31 koni Przewalskiego, z czego tylko 13 osobników zakwalifikowało się do dalszej hodowli. Dzięki badaniom genetycznym określającym stopień spokrewnienia osobników, wyselekcjonowano konie, które stały się fundamentem hodowlanym obecnej populacji wolnościowej. Rezerwat Brachterwald stał się domem dla dziko żyjących koni Przewalskiego, objętych programem reintrodukcji. W rezerwacie przyrody Brachterwald żyją równocześnie inne gatunki zwierząt pomagające przywrócić równowagę flory. Ekosystem równoważą gatunki hodowlane. Koza domowa jest zwierzęciem prowadzącym dzienny tryb życia, jest towarzyska i żyje w stadzie. Nie ma wygórowanych wymogów co do terenu. Życie na terenie rezerwatu Brachterwald przebiega jak przed wieloma laty. W latach 90. XX wieku populacja konia Przewalskiego wynosiła już 1500 dorosłych osobników. Na wolność miały zostać wypuszczone młode osobniki, które urodziły się w półrezerwatach na terenie Niemiec, Holandii i Czech. Miały być przez to lepiej przygotowane do życia na mongolskich stepach. Konie zostały przetransportowane do specjalnie przygotowanych rezerwatów przyrody. Jeden na pograniczu pustyni Gobi, Tahintal, a drugi Hustajn Nuru, znajdujący się w centrum Mongolii, niedaleko stolicy Ulaanbaatar. Trzecim parkiem dołączonym w 2004 roku był Homintal. To największy pionierski program reintrodukcyjny przeprowadzony w Parku Narodowym Hustajn Nuru. Do Mongolii pojechało 86 koni. Zostały one bardzo entuzjastycznie przyjęte przez mieszkańców Mongolii.
a w Parku Narodowym Hustajnuru odbyły się uroczyste ceremonie z tej okazji. W roku 2020 w parku żyło 380 wolno żyjących koni Przewalskiego, w Tahintal około 300. Populacja konia Przewalskiego sięgnęła około 3000 dorosłych osobników.